Ojcowie pustyni dla poszukujących. Bohaterem dzisiejszych spotkań z ojcami pustyni jest Abba Jan, uczeń Abba Pawła. Jan, uczeń Pawła, postać znana z rozmów Jana Kasjana, gdzie wygłasza naukę o celu życia klasztornego i pustelniczego. Tam też znajduje się opis despotycznego Abba Pawła, przełożonego klasztoru i pokornego Jana. A zatem ich charakterystyka odpowiada danym apoftegmatu. Posłuchajmy apoftegmatu przypisywanego Abba Janowi. Opowiadano o Abba Janie, uczniu Abba Pawła, że odznaczał się wielkim posłuszeństwem. A w pobliżu znajdowały się grobowce i mieszkała w nich hiena. Starzec zaś zauważył tam odchody zwierzęce i kazał Janowi je przynieść. Jan go zapytał. A jak mam sobie poradzić z hieną, Abba? Starzec odpowiedział mu żartem: Jeśli na ciebie wyskoczy, to ją uwiąż i przyprowadź. Brat więc poszedł tam wieczorem i rzeczywiście hiena go napadła. On zaś, według słów starca, rzucił się, żeby ją pochwycić, a wtedy hiena zaczęła uciekać. Gonił więc za nią, wołając: Stój, czekaj, mój Abba kazał mi cię uwiązać. Złapał ją wreszcie i wziął na sznur. A tymczasem starzec siedział i czekał na niego i niepokoił się, aż wreszcie go zobaczył nadchodzącego i prowadzącego hienę na sznurze. Na ten widok zadziwił się. Chcąc go jednak upokorzyć, uderzył go i zawołał głuptasie, po co przyprowadziłeś mi tu tego kundla? I zaraz uwolnił starzec hienę i pozwolił jej odejść. Można powiedzieć, że w swoim wyrazie ten dzisiejszy powtegmat jest tragiczny. Można powiedzieć także, że pokazuje jakieś lekceważące odnoszenie się Abba Pawa do Abba Jana, który z posłuszeństwem i z pokorą wykonał polecenie. Jednak z tego dzisiejszego powtegmatu możemy wyciągnąć bardzo ważną naukę dla życia duchowego, mianowicie możemy poruszyć problem posłuszeństwa. Jakżeż trudno jest być posłusznym, jakżeż trudne jest to posłuszeństwo najpierw wobec woli samego Boga. Jakżeż trudno jest realizować także Boże Przykazania. A cóż dopiero powiedzieć o posłuszeństwie wobec naszych przełożonych, wobec tych, którzy, wobec których jesteśmy zatrudnieni, czy którzy pełnią jakąś kierowniczą rolę są naszymi kierownikami na odcinkach naszej pracy. Jednak bardzo ważna rzecz płynie z dzisiejszego pouczenia. Że posłuszeństwo nie może być posłuszeństwem nierozumnym. Posłuszeństwo musi łączyć się z roztropnością, jak również z pokorą. I zauważmy, że Abba Jan uczy nas tego. Choć jest posłuszny we wszystkim i wykonuje do końca, to uczy nas tego, że to posłuszeństwo jednak jest wykonane z miłością, z zaangażowaniem, z pokorą, nie narzeka. Natomiast Abba Paweł, który jest owym starcem, który skarcił Abba Jana, widać, że rzeczywiście, jak słyszeliśmy z danych historycznych, nieco despotyczny. Ale Abba Jan po prostu w ciszy, pokornie wykonuje polecenie. To jest bardzo ważne pouczenie dla życia chrześcijańskiego. Lepiej być na tym drugim miejscu. Lepiej być tym bardziej pokornym, chociaż posłuszeństwo przychodziłoby nam bardzo trudno. Tym niemniej to posłuszeństwo jest konieczne. Posłuszeństwo daje jakiś wewnętrzny pokój. Posłuszeństwo pozwala mi stanąć w prawdzie o mnie samym. I wydać, wydawać by się mogło, i zresztą tak się dzieje, że z tego apoftegmatu Abajan wychodzi zwycięsko. Choć wykonuje polecenie, które nieco jest dziwne wiąże na sznurku hienę, która jest zwierzęciem bardzo niebezpiecznym, ale wykonuje. Być może zdając sobie sprawę także z niebezpieczeństwa, jednak w pokorze i z posłuszeństwem wykonuje polecenie Starca Abba Pawła. I to jest wielka lekcja dla nas, że pokora uczy nas także jakiejś wewnętrznej dyspozycji, żeby wykonać choćby nawet bardzo trudne polecenie Boże, polecenie Pana Boga, realizować przykazania Boże. My, wydaje się, że dzisiejsza powtegmat uczy nas i przestrzega nas przed tak zwanym duchowym lenistwem i przestrzega nas przed naszą pychą. Abba Jan w konfrontacji z Abba Pawłem okazuje się bardziej pokorny, a tej pokory uczy go także dobrze rozumiane posłuszeństwo.